Elżbieta nie żałuje zerwania z kochankiem. Z mężem zaczęło się jej w końcu układać. Dziś zaskoczyła ją wizyta policji w jej domu. Usiądźcie, panowie. Proszę. O co chodzi? Z przykrością chciałam pani poinformować, że pani mąż nie żyje. Nie, to niemożliwe. No, ja jeszcze dzisiaj rano się z nim widziałam. Bardzo nam przykro. Rozumiemy, że to dla pani ogromny szok, ale to prawda. Nie, to nie może być prawda. Ciało pani męża zostało znalezione w chłodni beztlenowej w firmie należącej do pani męża. W chłodni? Przecież on by tam nie wszedł. On wiedział, że tam jest zmodyfikowane powietrze i że się natychmiast udusi. Najprawdopodobniej tylko na chwilę chciał zajrzeć przez okienko w drzwiach na korytarzu. I to wystarczyło, żeby nastąpił natychmiastowy zgon. Mój mąż prowadzi tę firmę od ponad 20 lat. Nie zrobiłby tego. Znał zasady bezpieczeństwa, wiedział, jakie jest ryzyko. Czasami chwila nieuwagi, rutyna, nieszczęście gotowe. Ten on bardzo uważał na takie rzeczy. Bardzo nam przykro. Ze wstępnych ustaleń wynika, że śmierć pani męża nastąpiła w okolicznościach, jakie pani przedstawiliśmy. Jesteście panowie pewni, że to mój mąż. A może to jednak pomyłka? Niestety, nie ma żadnych wątpliwości. Pracownik, który znalazł ciało, dokonał od razu identyfikacji. A kto to był? Pan Mariusz Kapica, kierownik z firmy pani męża. Świat zawalił mi się na głowę. Nigdy nie byłam idealną żoną, mam swoje za uszami. Ale zawsze traktowałam Romana jako najlepszego przyjaciela. Łączyło nas coś wyjątkowego. Teraz czuję tylko pustkę i żal. I niepokój, że Mariusz nie pojawił się w chłodni przypadkowo.